Tomaszowscy kryminalni ustalili, że 31-letni mieszkaniec Tomaszowa może posiadać środki odurzające. 9 lutego funkcjonariusze udali się do jego miejsca zamieszkania. Kiedy dojeżdżali do posesji, zauważyli Audi, którym kierował 31-latek. Policjanci pojechali za nim. Auto zatrzymało się przy ulicy Kępa. Za podejrzanym zatrzymali się kryminalni, włączając sygnały błyskowe. Zaskoczony mężczyzna wyrzucił z samochodu zawiniątko. Jak się później okazało, było to 29 gramów amfetaminy. Następnie próbował uciekać. Sprawca próbował manewrować swoim Audi. Funkcjonariusze zablokowali mu drogę ucieczki, a podejrzany wjechał w płot, uszkadzając betonowe ogrodzenie. Kiedy zorientował się, że nie uda mu się odjechać, próbował uciekać pieszo. Chciał przeskoczyć ogrodzenie. Policjanci przewidzieli jego zachowanie i szybko zatrzymali uciekiniera. Kryminalni razem z zatrzymanym pojechali do jego miejsca zamieszkania, aby wykonać przeszukanie. W domu podejrzanego w pomieszczeniach gospodarczych nie było narkotyków. Policjanci zwrócili uwagę na oddalone pomieszczenie, które było zamknięte na klucz. Początkowo zatrzymany twierdził, że nie należy ono do niego, ale zebrane dowody wskazywały, że użytkuje on wspomniany lokal. W trakcie przeszukania pomieszczenia kryminalni ujawnili pochowane tam w różnych miejscach narkotyki o łącznej wadze 17,45 gramów. 31-latek został osadzony w policyjnym areszcie. Kryminalni, mając duże doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych spraw narkotykowych, przeczuwali, że podejrzany coś jeszcze ukrywa. Następnego dnia wrócili do jego miejsca zamieszkania. Szukali innych skrytek, w których sprawca mógł ukryć narkotyki. Sprawdzili praktycznie wszystko. Naczelnik Wydziału Kryminalnego nadzorujący pracę policjantów polecił sprawdzenie w ziemi. Choć wydawało się to mało prawdopodobne, okazało się strzałem w dziesiątkę. Policjanci po przekopaniu około 1 metra ziemi ujawnili zawiniątko, w którym było 39 gramów amfetaminy. Łącznie zabezpieczyli u podejrzewanego 85,54 gramów narkotyków o wartości czarnorynkowej 2,5 tysiąca złotych. Podejrzany usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. 11 lutego miejscowy prokurator wobec podejrzanego zastosował dozór policyjny. Podejrzany był w przeszłości notowany. 13 lutego o godzinie 15.30 w jednym z pustostanów przy ulicy Mireckiego policjanci pełniący służbę zauważyli na poddaszu płomienie. Natychmiast poinformowali o tym dyżurnego, a ten straż pożarną. Funkcjonariusze bez wahania weszli do płonącego budynku, aby sprawdzić, czy w środku nie ma potrzebujących pomocy. W jednym z pomieszczeń zauważyli dwóch śpiących na kanapie mężczyzn. Nie byli oni w stanie samodzielnie opuścić mieszkania. Zostali wyniesieni przez policjantów. Pożar rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Sekundy decydowały o bezpiecznym wyjściu. Na miejsce dojechała straż pożarna, która ugasiła płonący budynek. Uratowani przez policjantów to 28- i 42-letni mieszkańcy Tomaszowa. Mężczyźni byli pijani. Stwierdzili, że weszli do opuszczonej kamienicy, napić się alkoholu, a następnie usnęli. Nie pamiętają niczego więcej. Odzyskali świadomość, kiedy policjanci wynosili ich z kamienicy. Nie chcieli pomocy medycznej, nie uskarżali się również na żadne dolegliwości. Gdyby nie szybka interwencja policjantów, prawdopodobnie doszłoby do tragedii. Następnie ocenia się, że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Tomaszowscy kryminalni uzyskali informację, iż 23-letni mieszkaniec Tomaszowa może posiadać narkotyki. 11 lutego policjanci zauważyli podejrzewanego na ulicy Kołłątaja. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy wyrzucił z kieszeni dilerkę z marihuaną. Kryminalni razem z 23-latkiem pojechali przeszukać jego miejsce zamieszkania. W domu podejrzewanego zabezpieczyli 34 gramy mefedromu oraz 0,94 grama marihuany i wagę elektroniczną. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to prawie 2,5 tysiąca złotych. 23-latek był w przeszłości notowany. Usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków, grozi mu do 10 lat więzienia. Prokurator wobec podejrzanego zastosował dozór policyjny. Policjanci aktywnie włączyli się w obchody Dnia Chorego. 12 lutego funkcjonariusze w Tomaszowskim Centrum Zdrowia przeprowadzili dla najmłodszych krótką pogadankę na temat bezpieczeństwa. Dzieciaki mogły zobaczyć pokaz posłuszeństwa psa służbowego. Ogromną atrakcją był udział komisarza Błyska, z którym milusińscy chętnie wykonywali sobie pamiątkowe zdjęcia. Mieszkańcy Tomaszowa mogli zobaczyć wyposażenie policyjnych radiowozów. Policjanci aktywnie włączyli się w festyn rodzinny organizowany 14 lutego z miłości do zdrowia. Mundurowi przed policyjnym namiotem przypominali uczestnikom o bezpieczeństwie. Mieszkańcy Tomaszowa mogli zobaczyć pokaz posłuszeństwa psa policyjnego. Chętni wypełniali ankiety związane z tworzeniem map zagrożeń, a komisarz Błysk krążył wśród uczestników festynu.
W czasie trwania festynu policjanci wzięli udział w biegu z sercem, dzięki któremu zbierane zostały pieniądze na zakup aparatu USG dla ratowania życia i zdrowia noworodków. Komendant powiatowy inspektor Gabriel Olejnik włączył się w ufundowanie dla uczestników festynu nagród.